Takie hasło jak bądź sobą można przeczytać w wielu miejscach, można je usłyszeć w wielu miejscach. Znamy je z książek, z internetu, z filmów, a może też słyszeliśmy je po prostu na żywo, jako rada udzielana nam przez kogoś. I dzisiaj się troszeczkę nad tym pozastanawiamy i mam dla ciebie kilka uwag, które mogą się okazać pomocne, mogą się po prostu okazać czymś do przemyślania, czymś ciekawym. Mam nadzieję. Otóż samo przypomnienie, bądź sobą, właściwie nam przypomina o jednym, o autentyczności. Czyli jest to takie wezwanie do autentyczności, czyli bądź sobą, bądź autentyczne. Czy to jest dobra rada? No trudno o lepszą, <tudno> trudno o lepszą radę, bo faktycznie autentyczność to jest coś, na czym możemy w ogóle zbudować. Swój rozwój, swoje, swoje relacje, swoje jakieś marzenia, cele, zawód. No, byłoby świetnie, gdybyśmy na tym właśnie, te wszystkie sprawy budowali na, na autentyczności, na, to, ki, na tym, kim faktycznie jesteśmy, a nie na tym, kim sądzimy, że powinniśmy być, czy dostosujemy dostosowujemy się do jakichś wymogów zewnętrznych. Czyli... Jest to rada powszechna i jest to rada świetna. Więc w czym problem? No, no w tym jak? Jak w ogóle to zrobić? Jak to osiągnąć? W jaki sposób być sobą albo przynajmniej zacząć być sobą? Dlaczego to jest takie trudne? Według mnie jest wiele powodów, dlaczego to jest trudne i te powody są Ważne. Chciałam powiedzieć poważne, ale są bardzo ważne, może też są poważne. I o kilku z nich ci powiem, ale myślę, że tak czy siak nie wyczerpię tematu, bo to jest naprawdę olbrzymi temat. Zamknięty w takim fajnym, zgrabnym haśle bądź sobą. Ok. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że jest to przywołanie do autentyczności. No, skoro Przypominamy sobie, czy ktoś nam przypomina o tym, żeby być autentycznym, to gdzieś u podstaw tego hasła leży założenie, że gdzieś tą autentyczność zgubiliśmy, gdzieś się zatraciliśmy, w jakiś sposób nie jesteśmy sobą. I tutaj pierwsza i bardzo ważna sprawa, co się podziało z tą autentycznością. Otóż, nie całą, ale część z niej, część niej, część naszej autentyczności tego, kim faktycznie jesteśmy, przehandlowaliśmy za relacje. O co mi chodzi? O to, że najczęściej, może nie najczęściej, ale często tak jest, że żebyśmy mogli zachować daną relację i żebyśmy mogli zachować swoją autentyczność to nie jest to takie łatwe dlatego że bycie w relacji z kimś prowokuje w jakiś sposób dostosowanie się do tej drugiej osoby drugiej czy wielu innych osób na przykład w rodzinie Albo w jakimkolwiek gronie ludzi. To oznacza, że w pewnym sensie, w pewnych momentach nie mogliśmy być sobą, jeśli chcieliśmy pozostać w tej relacji, jeżeli nie chcieliśmy nadszarpnąć tej, tej relacji, czy wprowadzić jakiegoś tarcia między mną a drugą osobą. I gwoli sprawiedliwości i jakiejś równowagi, chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że ktoś nam to robi i my jesteśmy z tego powodu bardzo pokrzywdzeni. To jest tak, że właściwie wszyscy sobie to robimy w mniejszym lub większym um, zakresie. Im um większa świadomość tego oczywiście procesu, tym mniejszy ten zakres, ponieważ jesteśmy świadomi, więc, więc przestajemy. Traktować autentyczność czyjąś autentyczność jak walutę, którą sobie gramy. Ale faktycznie tak bywa, że niekiedy wchodząc w relację z drugą osobą, nie mamy ochoty widzieć pewnych części tej osoby. Ciężko nam się słucha jej jakichś poglądów, które, w które ona faktycznie, autentycznie wierzy, ale one są zupełnie przeciwne do moich, tak? Więc jest mi ciężko to przyjąć, i ciężko po pierwsze to przyjąć, ale po drugie jeszcze pozostać w takiej samej normalnej dla nas relacji, w której do tej pory byłam z tą osobą. Co to oznacza? No, to oznacza to, że w pewnych momentach i w pewnych kontaktach albo nam, albo my komuś, Troszkę odbieramy prawo do jego autentycznych odruchów. Nie chcemy, żeby ona się zachowywała, ta osoba w dany sposób, żeby tak się wysławiała, żeby reagowała, czy żeby wyrażała takie, a nie inne opinie lub takie czy inne emocje. Więc kończy się to tym, że po prostu, jeżeli chcemy zostać w tej relacji, jeżeli chcemy, nie chcemy zrywać kontaktu z tą osobą. To co robimy, no, okrajamy tą naszą autentyczność. Ona musi się troszeczkę skurczyć. I dlatego, że ona jest często skurczona, ona jest często okrojona, to my zaczynamy pewne aspekty siebie chować. I czasami chować tak dobrze, że sami zapominamy, gdzie one są. A to oznacza, i to jest kolejna rzecz, o której raczej się nie mówi, mówiąc proste i szybkie hasło końcową, a jednak tego wymaga bycie sobą, to to, że jeżeli do tej pory okrajałeś swoje opinie, czy też nie dzieliłeś się w, z drugą osobą, Swoimi autentycznymi odruchami, emocjami, wspomnieniami, itd., itd., to może się stać to, że troszeczkę ci się zapomniało, kim ty właściwie jesteś, bo ta rola, w którą się wcielasz, czyli na przykład bardzo pomocny sąsiad, albo bardzo grzeczna dziewczynka, albo bardzo. Mm, Aktywny i proaktywny pracownik, student czy ktokolwiek inny, ta rola jest tak dominująca i tak mocno nam wchodzi w krew, i tak mocno ją, nią przesiąknęliśmy, i tak bardzo jest dla nas znajoma, że to, co się kryje pod tą rolą, staje się nieznajome. Staje się dla nas trudne do wyłowienia znowu na światło dzienne i poznania. I to jest kolejne, kolejna trudność w byciu sobą. To jest to, że troszeczkę, jeżeli nie pozwalasz sobie być sobą przez długie lata, czasami to jest. To są dziesięciolecia. To kiedy nagle dzisiaj usłyszysz hasło, bądź sobą, i pomyślisz sobie, Okej, okay, ja chcę być sobą. I faktycznie masz autentyczne chęci i otwierasz bramę dla autentyczności i mówisz, proszę, zapraszam, to wcale nic przez tę bramę może nie chcieć przejść, bo nie wiesz. I są ludzie, których, którzy mówią, i można takich oso takie osoby spotkać, które mówią, ja nie wiem, czego ja chcę, ja nie wiem, co jest dla mnie najważniejsze, ja nie wiem, jak ma moje życie wyglądać. Może się tak dziać między innymi z takiego powodu, że ta osoba straciła kontakt z tą autentyczną stroną siebie. Najpewniej, nie na pewno, ale bardzo możliwe, że musiała jej się pozbyć po to, żeby utrzymać jakieś relacje. Nierzadko są to relacje kluczowe. Kluczowe dla. Przetrwania kluczowe dla poczucia jakiejkolwiek własnej wartości. No ale dobra, załóżmy, że chcemy stać się sobą i w końcu wypuścić naszą autentyczność. Co się może dziać? Musimy się liczyć z pewnymi konsekwencjami, skoro. Schowaliśmy tak głęboko tą swoją autentyczność po to, żeby zachować daną relację, żeby nie urazić, żeby się nie zgadzać, żeby się nie kłócić, nie doprowadzać do konfliktów z innymi ludźmi, to wtedy, kiedy postanowimy nie, moja autentyczność jest dla mnie ważną wartością i muszę jej zrobić miejsce i dla niej tylko przestrzeń, to co się stanie? Niektóre z naszych relacji ucierpią. Ucierpią i niektóre z relacji mogą mocno rozczarować. A to nie będzie to nie będzie komfortowe doświadczenie. No, bo wyobraź sobie, jesteś pewną wersją siebie przy tej osobie i ona tą wersję akceptuje, a nie ciebie. I tą wersję zna. I z tą wersją pije kawę, i z tą wersją się umawia, i z tą wersją się spotyka, i tak dalej, i tak dalej. I tą wersję ona akceptuje. Natomiast, jeżeli ty zmieniasz siebie, ta wersja już jest trochę niedostępna, coraz mniej, no to nie można się spodziewać, że ta osoba nie zareaguje w ogóle na to. To jest tak silna akcja z twojej strony, że ona musi się spotkać z jakąś reakcją. I ta reakcja może być różna. Niestety często będzie to będzie tarcie. Będzie szorstkość i może być odrzucenie. Możesz się spotkać wtedy z odrzuceniem, ponieważ ta osoba będzie chciała powrotu tego kogoś, kim do tej pory byłeś. No bo ona tego kogoś chce spotykać, a nie jakąś inną nieznajomą. Zachowującą się coraz dziwniej osobę. Trudno, żeby ten ktoś powiedział ci, o, witam cię jak cudownie, że pokazujesz swoją autentyczność i yy, wspaniale, że tak się zmieniasz. Taka osoba może tak nie powiedzieć. Aczkolwiek są osoby, są ludzie, i tobie i sobie życzę, żebyśmy spotykali takich ludzi. Którzy powiedzą: W końcu, w końcu można z tobą autentycznie porozmawiać, w końcu czuję z tobą autentyczną więź. No, oby takich osób było więcej. Są takie osoby. Ale myślę, że ktoś, kto oczekuje od ciebie okrajania autentyczności i oczekuje omijania trudnych tematów czy też niekomfortowych emocji, to ten ktoś nie ucieszy się, jeżeli ty zaczniesz te trudne tematy wyciągać na powierzchnię. Będzie się czuła niekomfortowo i może taka osoba się czuć bardzo przytłoczona, spięta, zestresowana, na skutek czego może, może się z tym nie zgodzić. A to oznacza czasami, że ta relacja po prostu przestaje powoli istnieć. Niekoniecznie musi być koń, końcowe zerwanie więzi, w ogóle zerwanie kontaktu, ale może się przekształcić w coś, gdzie za bardzo nie rozmawiasz już o sobie i tak mocno nie wyczekujesz tych spotkań. Tak może się, może się zdarzyć i warto to mieć na uwadze, że jeżeli będziesz chciał dostosować się, a raczej zastosować hasło bądź sobą, to ta konsekwencja jest bardzo realna. Jest niekomfortowa, ale bardzo realna. I tak naprawdę dla Ciebie do osądzenia ostatecznego, czy to jest coś złego, czy to jest może coś dobrego, może coś się wyjaśniło, coś co do tej pory i tak nie, nie było, nie czułeś, że było autentyczne. Okej, okay. a zatem temat jest szeroki jest co robić. Tak jak mówiłam, wtedy, kiedy nie jesteśmy autentyczni przez długi czas, dziś tak, że nie wiemy, jak być autentycznym. Wiemy, jak być nie sobą, ale nie wiemy, jak być sobą. Jak to, jak to ugryźć? W jaki sposób można się dowiedzieć? O swojej autentyczności, w jaki sposób można ten temat eksplorować i odkrywać. Ja mam jedną bardzo poważną radę, i olbrzymią, i bardzo mocno wierzę w jej skuteczność. I to jest pisanie. I to jest regularna praktyka pisania. Ja wiem, że pisanie pamiętnika może się niektórym kojarzyć z anioł z Zielonego wzgóra. I rysowaniem serduszek na okładce. Okej. Okay. Tak nie musi być. No chyba, że chcesz, żeby Twój pamiętnik tak wyglądał, proszę cię bardzo. Natomiast to nie, musi być tak, to nie musi być tak, to nie musi tak wyglądać. To może być dokument na twoim komputerze, to może być zwyczajny zeszyt, w którym zaczynasz poznawać siebie. I to jest super bezpieczna forma poznawania siebie. Dlatego, że cały świat jest od tego pamiętnika i tych przemyśleń, które tam będziesz pisał. Cały świat jest od tego odcięty. To, to nie jest dla wszystkich. Tak naprawdę to jest tylko dla jednej osoby. To jest dla ciebie. Do przemyślenia, do spisania, do przeczytania po jakimś czasie. Do poznania siebie. No to jest właśnie tylko dla ciebie, dlatego że to ty masz się dowiedzieć więcej o sobie, a nie nikt inny. Możesz po spisaniu takiego dokumentu po prostu go skasować, możesz ten pamiętnik wyrzucić, spalić, przepuścić przez niszczarkę, zrobić co chcesz. To jest tylko i wyłącznie dla ciebie. A moja mała rada tylko jeszcze jest taka, że jeżeli zaczynasz pisać to naprawdę zapomnij o jakiejkolwiek ortografii, czy interpunkcji, czy tego typu sprawach. To zupełnie nie ma znaczenia. To nieważne, jak ty to piszesz, tylko co tam napiszesz i jak, jakie informacje z ciebie wyjdą. A wierz mi, można się naprawdę dużo o sobie dowiedzieć, nawet czasami zdziwić. Dlatego to jest świetna forma do tego, żeby siebie poznawać. Bardzo bezpieczna i bardzo odkrywcza. I dlatego, że bądź sobą ma tyle konsekwencji, jest tak, tak naprawdę bardzo głębokim zabiegiem, procesem, który może trwać do końca życia, to ja to hasło bądź sobą bym tak naprawdę zamieniła na co innego. Na zacznij siebie poznawać. Właśnie zacznij siebie poznawać. To może być oczywiście przez prak praktykę pisania, tak jak powiedziałam, ale no nie musi. To jest tylko taka moja sugestia. Ważne, najważniejsze w tym to, żeby faktycznie zacząć. Zacząć odkrywać, co ja tak naprawdę czuję. Obserwować, co się dzieje w jakichś kluczowych momentach, ale i też w zwyczajnym życiu. Wtedy, kiedy wychodzę sobie z tej roli wyuczonej, czyli z roli na przykład kogoś bardzo biednego, kto, kto, na, na kim cały świat się uwziął i komu cały świat dokucza, jeżeli wychodzę z tej roli, to, to co tam jest, co zostaje? Jeżeli wychodzę z roli ratownika i osoby, która pomaga wszystkim, nawet jeżeli nie jest proszona o tą pomoc, jeżeli wychodzę z tej roli, to kim ja jestem? Jeżeli przestaję być um, osobą biznesu, która pracuje non-stop i która ma bardzo zapełniony grafik, jeżeli zamykam ten rozdział na dziś, to co pozostaje? No, właśnie to jest to odkrywanie siebie. To jest to kluczowe zastanawianie się, kim ja naprawdę jestem. Bo muszę to wiedzieć, żeby to faktycznie wprowadzać w życie. Muszę wiedzieć, kim jestem. Ale muszę to wiedzieć jeszcze z jednej, z jednej bardzo ważnej przyczyny. Otóż z takiej, że my mamy bardzo wielką trudność w nienawidzeniu osób, które są. Mój pies się drapie, może to słychać, może nie. A teraz ziewa? My mamy bardzo dużo, ale dokończę, bo to jest bardzo ważne. Mamy bardzo dużą trudność w nienawidzeniu osób, które znamy, które obserwujemy z bliska. A to oznacza, że im bliżej kogoś poznajemy. Im więcej się dowiadujemy na temat tego, jak funkcjonuje, jakie ma pobudki, co powoduje tą osobą, że ona mówi to, co mówi, że zachowuje się tak, jak się zachowuje, im więcej rozumiemy jej historii, tym zwiększamy prawdopodobieństwo, że będziemy tej osobie współczuć, że będziemy z nią empatyzować, a gdzieś, gdzieś po tej drodze dalej. Będziemy nawet ją lubić. I to się tyczy innych ludzi. Zauważ, że kogoś, kogo bardzo nie lubisz, ba, nie mówię, że zawsze, ale kogo bardzo chcesz nie akceptować, nie chcesz zaakceptować, może w ten sposób powiem, to jest to ktoś, kto o kim albo nie wiesz za dużo, albo uparcie nie chcesz się dowiedzieć więcej. Dobrze jest informacje na temat tej osoby trzymać z daleka, dlatego że ta, ten brak akceptacji, ta niechęć, niechęć, ta antypatia może się nie utrzymać wtedy, kiedy tę osobę przybliżysz do siebie, obejrzysz z bliska i poznasz. I tak, tak to działa w odniesieniu do innych i to działa w odniesieniu do siebie. Dlatego to jest świetna rada bądź sobą, tylko ja bym zaczęła od poznawaj siebie, ponieważ wtedy zwiększasz zdecydowanie prawdopodobieństwo, że im więcej siebie poznasz, tym więcej siebie polubisz i zaakceptujesz. Zrozumienie prowadzi do polubienia. Dlatego na pewno warto to zrobić. Okej, okay. samo hasło jest super fajne, bądź sobą, jest super szybkie, jest takie podręczne, takie łatwe do powiedzenia, ale nie jest łatwe do zrealizowania. A mimo to warto. Zdecydowanie warto. Nawet jeżeli musimy od tego zapłacić jakiś podatek, w jakiejś formie. Okej, okay. to moje przemyślenia na temat bądź sobą. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób Um, okazały Ci się pomocne, bądź też ciekawe i daj mi znać w komentarzach koniecznie jakie Ty masz przemyślenia na ten temat, czy słyszysz to hasło jak na nie reagujesz i w jakim stopniu jest ono Tobie bliskie i to co powiedziałam na temat autentyczności a w jakiś sposób gdzieś tam sobie wyznaczasz to jako może jak, jako cel na przyszłość ok, dzięki za uwagę do zobaczenia następnym razem.